Operacja Styl. Dzisiaj mówić będzie dla was Michał Kękuś, z kolei towarzyszyć mi będą Tobiasz Pacholski oraz Maciej Skucha z kanałów YouTube'owych Futbolowy Świat oraz Okiem Wiślaków. Dobry wieczór, cześć. Dobry wieczór. Obecnie waszym takim głównym kanałem jest właśnie wcześniej wspomniany kanał Okiem Wiślaków. Jak to wszystko się zaczęło? Jak wpadliście na pomysł, żeby założyć taki kanał, zająć się taką publicystyką i jak to wszystko wyglądało na samym początku? Bo dokopałem się do informacji, że zaczynaliście jeszcze pod inną nazwą. Tak jest. Najpierw była to nazwa Face to Face Football. Miał być to domyślnie taki podcast generalnie na temat nie futbolu i tak doszliśmy w pewnym momencie do wniosku, że tak po prostu najlepiej rozmawia się nam konkretnie na temat Wisły Kraków. Też te materiały generowały dobry wydźwięk ze strony odbiorców i generalnie mogło się te materiały podobać, więc tak stwierdziliśmy, że troszeczkę przebranżowimy nasz kanał i będziemy nagrywać tak stricte właśnie o Wiśle Kraków i stąd właśnie ten kanał o Okiem Wiśle. Właśnie. Początki było to face to face football, natomiast niestety nie kręciło się to zbyt dobrze, kolokwialnie rzecz ujmując, ponieważ te materiały miały po kilkaset wyświetleń. Przez na dobrą sprawę rok zebraliśmy około 500 subskrybentów. Nie było to zbyt dobre rozpoczęcie naszej, powiedzmy, kariery internetowych dziennikarzy, ale jeżeli udało nam się to na Okiem Wiślaku przebranżowić, to teraz tylko lepiej, tym bardziej, że łączymy to z innymi osobami i myślę, że to też ma duży wpływ na to, że to lepiej funkcjonuje, gdy zapraszamy też osoby, które są związane poniekąd z innymi klubami, czy też z Wisłą Kraków, na przykład Sebastian też jest z nami bardzo głęboko związany, czy Juliusz Słaboński, to są też osoby, które może nie są z nami stricte związane, jako my dwójkę tworzymy Okiem Wiślaków, ale osoby, które bardzo często u nas się pojawiają. Były też jakieś może pomysły, że chcecie zająć się czymś innym, czy od początku jednak interesowała was konkretnie piłka nożna? No z mojej perspektywy odnośnie dziennikarstwa to tylko i wyłącznie piłka nożna. Jeśli chodzi o inne sporty, to nie jestem jakoś specjalnie w nie zagłębiony, nie interesuję się żadnymi innymi dyscyplinami, także jeśli już wchodziliśmy w to, to tylko i wyłącznie była to ta piłka nożna i później się to właśnie tak potoczyło, że zaczęliśmy nagrywać konkretnie na temat Wisły Kraków. Właśnie jeśli chodzi o futbolowy świat teraz, zastanawialiśmy się, czy to nie połączyć z innymi też jakimiś sportami, to znaczy, Maciek tutaj zajmowałby się głównie piłką nożną, ale ja osobiście też bardzo lubię darta, czyli popularne rzutki, raczej w Polsce niezbyt popularne, ale jakaś tam rzesza się fanów zawsze znajdzie i na YouTubie raczej nie widziałem takich programów na temat darta i skoki narciarskie, tylko natomiast nie jesteśmy jeszcze na razie przekonani do tego, żeby to wchodzić. Ja myślę, że też o skokach sporo wiem, ale żeby tworzyć takie programy o piłce nożnej, to na ten moment chyba na razie nie, natomiast jeśli chodzi o ten poprzedni kanał, to nie pojawiał się w ogóle taki temat, dopiero teraz, gdy ten futbolowy świat tworzyliśmy, gdzieś ten temat się pojawił, ale na razie zostajemy przy piłce. Jeżeli właśnie miałbym wyróżnić taki kamień milowy, który wydaje się, że pomógł wam troszkę w tym rozwoju, to głównie tutaj powiedziałbym, że trzeba wskazać formę sportową generalnie Wisły Kraków na wiosnę zeszłego sezonu, bo jednak te nastroje wśród kibiców, którzy są lwią częścią waszej grupy odbiorców, były optymistyczne i te treści chyba nie dość, że przyjemnie się dostarczało, to też przyjemnie się robiło i generalnie z klubem przyjemnie było obcować, więc chyba taka forma sportowa też trochę była dla was, można powiedzieć, drobną trampoliną, która pomogła się dalej rozwinąć. Zdecydowanie ta forma sportowa Wisły w okresie wiosennym poprzedniego sezonu troszeczkę pomogła, troszeczkę nas wybiła, ale myślę, że też takim formatem, który nas generalnie wybił, to jest relacja na żywo, czyli komentowanie spotkań, czy to ze stadionu, czy to u siebie z domu i to na obydwu kanałach, ale przede wszystkim na Okiem Wiślaków z reguły, przekracza te 2000 wyświetleń, czy nawet w piku potrafi dojść do 10 tysięcy wyświetleń z ogólnych ilości otworzeń i ludzie po prostu myślę, że też czasami nie mają czasu, by oglądać całe spotkanie, by odpalić jakiś
jakiś mecz w telewizji, no i widzą, że jest taka relacja na żywo, chętnie posłuchają. Widziałem też na Twitterze dużo takich zapytań, chociażby o transmisję, czy ktoś to prowadzi, no i często się pojawiały tutaj odnośniki do nas, bo tą Wisłę Kraków głównie my prowadzimy ze stadionu, czy też właśnie te spotkania pierwszoligowe teraz. No i skoro też postanowiliśmy, że skoro tą pierwszą ligą się tak interesujemy, skoro Wisła no niestety w dalszym ciągu w tej pierwszej lidze jest, to skupimy się też na tym na drugim kanale, że też będziemy to ciągnąć, no i faktycznie idzie to w dobrą stronę, nie taką jeszcze jak na, oczywiście na Okiem Wiślaku, bo ten kanał już tak zbudowaliśmy troszeczkę szerszym gronie i mamy te 3000, no ale powoli to też gdzieś dążymy, żeby to jeszcze więcej tych odbiorców miało. Czy właśnie ta rozczarowująca końcówka poprzedniego sezonu i mecz barażowy troszkę zmienił wasze plany dotyczące przyszłości? I czy tutaj mieliście w planach już jakieś zmiany dotyczące waszego kanału i już ekstraklasowego kontentu, czy tutaj raczej nie było żadnych planów i wszystko miało się rozwijać tak jak do tej pory, czyli całkiem i tak harmonijnie? Miało się to w taki harmonijny sposób właśnie rozgrywać, tak miało to iść, natomiast mieliśmy gdzieś tam z tyłu głowy, że Wisła Kraków ma duże szanse na to, aby w ekstraklasie w kolejnym sezonie zagrać, także już w głowie mieliśmy potencjalnych gości, których możemy zapraszać. Oczywiście jeszcze nie było zapytań z naszej strony do nich, no bo jeszcze Wisła Kraków wtedy nie awansowała do ekstraklasy, no i dalej jest Fortuna pierwszej lidze, także jakieś tam wstępne plany mieliśmy, natomiast jeśli chodzi o jakieś inne formaty, nowe treści, to tak owe nam się wtedy w głowie nie pojawiły, raczej kontynuowalibyśmy to, co obecnie robimy odnośnie Fortuna pierwszej ligi, natomiast myślę, że troszeczkę inaczej mógłby wyglądać kanał Futbolowy Świat. Myślę, że tam mogłoby być więcej treści poświęconych ekstraklasie, natomiast obecnie no, Wisła jest w pierwszej lidze i troszeczkę gdy Wisła spadła do tej Fortuna pierwszej ligi, to nieco bardziej tą ligą się zainteresowaliśmy i też nas skłoniło to do tego, aby częściej chociażby robić jakieś programy na temat spotkań Fortuna pierwszej ligi, czy też komentować te mecze na kanale Futbolowy Świat. Także miało to na pewno jakiś wpływ na naszą działalność. Oczywiście poprzedni sezon nauczył nas wszystkich, głównie też kibiców Wisły Kraków, pokory i niemierzenia skóry na niedźwiedziu, ale zakładając hipotetyczną sytuację, że już w przyszłym sezonie Wisła zagości w najwyższym poziomie rozgrywkowym, to czy dalej będziecie zajmować się pierwszą ligą, czy jednak ten kontent zmieni się? Chodzi mi też o to właśnie, czy te zmiany w kwestii makro i mikro będą zachowane też w kolejnym sezonie, przy ewentualnym awansie. To znaczy z mojej strony troszeczkę wkręciłem się w Fortuna pierwszą ligę, nie ukrywam, tak jak wspominałem wcześniej. Nie chcę tutaj dawać jakichś takich deklaracji, natomiast na pewno od pierwszej ligi nie odejdę i na pewno będę ją dalej śledził, na pewno będę komentował jej spotkania, niezależnie od tego, czy Wisła Kraków w niej będzie, czy też nie. Ja myślę, że też raczej odchodzić od pierwszej ligi raczej nie będę, gdy pojawi się jakieś ciekawe spotkanie typu na czele tabeli, czy nawet nie na czele, a i tych dolnych części tabeli, ten mecz też się przyjemnie bardzo robi. Będę się starał gdzieś to wszystko pogodzić, bo ekstraklasy, pomimo tego, że robimy tą pierwszą ligę, też staram się śledzić. No głównie te zespoły takie pucharowe, wiadomo, ale raczej ja się nie zamykam na tylko pierwszą ligę. Początkowo nawet były takie plany, byśmy mogli robić ligi zagraniczne i zresztą tak kanał utworzyliśmy pod koniec sezonu, gdzie tam zostały 3 czy 4 kolejki do końca i gdzieś tam pojawiły się te pierwsze live z meczów Realu, czy z tam bodajże chyba Chelsea, Manchester United i inne ligi, no bo ja osobiście oprócz tych lig naszych polskich też za granicę śledzę, więc na nic się nie zamykam i w przyszłości, gdy kanał się rozwinie i będą możliwości, by widzowie oglądali też te inne ligi, to absolutnie jestem na to bardzo chętny, ale tu a propos też myślę, że będziemy starali się nasz zespół powiększyć. To znaczy już teraz mamy i Michała, i Tomka, osoby, które związane są z pierwszą ligą, szczególnie Tomek tutaj ma pokój na Twitterze, czy też Michał stawia jakieś swoje pierwsze kroki na naszym kanale i robią jakieś podsumowania. Na razie jeszcze nie udało nam się zachęcić ich do skomentowania meczu, ale mamy nadzieję, że to nam się niedługo uda, ale bardzo też ich chcemy zaangażować i też poszukujemy, będziemy się starali, myślę, że z ekstraklasą coś pomyśleć i
może jakiś nabór się szykuje, zobaczymy. Jak to się zaczęło w waszym przypadku? No bo założyliście kanał na YouTubie, tam na początku pojawiały się treści generalnie związane z piłką nożną, ale bardziej w formie podcastowej, a kiedy pomyśleliście i kiedy właściwie już się to stało, że jednak tworzycie tutaj bardziej materiały publicystyczne i no jednak jesteście dziennikarzami sportowymi? Myślę, że to przejście było takie dosyć płynne. Ciężko wskazać taki jeden moment, w którym jakoś zmieniliśmy ten nasz typ prowadzenia chociażby różnych materiałów. Myślę, że takim małym przełomem mógł być taki pierwszy program na żywo na kanale Okiem Wiślaków. Chyba wtedy jeszcze nie jestem do końca przekonany, czy to nie było face to face football. To był właśnie taki program po spotkaniu Wisły Kraków z Radomiakiem Radom, po którym Wisła Kraków spadła z Ekstraklasy. To był, z tego co pamiętam, pierwszy program na żywo. Później poszliśmy w to, bo wyglądało to lepiej, wyglądało to fajnie, no bo mogliśmy się integrować również z widzami. Myślę, że to zaważyło i po prostu wtedy troszeczkę ruszył nasz kanał, co też motywuje do podobnych działań, więc wtedy był taki przeskok. Natomiast konkretnej treści w tym, jak mówiliśmy, w tym, jakie tematy poruszaliśmy w programach, nie było takiego jednego momentu, w którym uznaliśmy, że idziemy w tym kierunku. To było dosyć takie płynne. No ja myślę, że takie doświadczenie w prowadzeniu tych programów przed, czy pomeczowych, czy już odnośnie komentowania spotkań, to tak sprawiło, że możemy bardziej gdzieś tam iść w tym kierunku dziennikarstwa sportowego. Te pierwsze kroki, wiadomo, to można było powiedzieć, że jesteśmy kibicami, próbujemy się przebić na sam początek, ale nie ukrywam, że gdzieś tam od najmłodszych lat marzyłem o tym, by zostać dziennikarzem, czy też nawet bardziej komentatorem, bo ja ogromnie lubię komentować spotkania z prawem i to ogromną radość, czy to Wisły, czy nie tylko Wisły, szczególnie tej naszej polskiej pierwszej ligi i ekstraklasy, to sprawia mi ogromną radość i w tym kierunku będę bardzo chciał zmierzać. Zobaczymy, co będzie w przyszłości, ale takiego jednego momentu faktycznie no, ciężko wskazać. Myślę, że tutaj podpisałbym się pod słowami Maćka i też gdzieś kluczowy był ten pierwszy program na żywo po pamiętnym spotkaniu z Radą Jakim. Bardzo smutnym dla nas, ale poniekąd dla nas też takim małym plusem było to, że był niezły odbiór i postanowiliśmy to kontynuować w następnym sezonie pierwszej ligi już w Wisły. W której z tych dziedzin właśnie związanych z dziennikarstwem czujecie się najmocniej, albo w której po prostu chcielibyście się odnajdywać w przyszłości? No bo na waszym kanale są już wywiady, zajmowaliście się też i wciąż zajmujecie komentowaniem meczów, przygotowujecie też właśnie już wspomniane wielokrotnie programy meczowe. Która z tych dziedzin najbardziej wam odpowiada i w której czujecie się najmocniej? Najmocniej osobiście czuję się chyba w takich programach pomeczowych. Myślę, że to jest taka forma, w której można rozmawiać z innymi ludźmi. Świetnie jest podsumować się mecz, ocenić poszczególnych piłkarzy, takich, które robimy na kanale Okiem Wiślaków, czy też nieco krócej powiedzieć na temat, wypowiedzieć się na temat danego spotkania z kimś obok. Także w takich, myślę, treściach najlepiej się odnajduję. Natomiast też świetnie czuję się w komentowaniu meczów, w szczególności bardzo dobrze czuję się w komentowaniu meczów ze stadionu. Jest to taka pewna różnica, komentować z domu, a ze stadionu. Wtedy czuję się tą atmosferę, przede wszystkim na meczach Wisły Kraków, biorąc pod uwagę, że też kibicuję się tej drużynie, a na kanale Okiem Wiślaków nie musimy zachowywać jakiegoś obiektywizmu w naszych sympatiach. Też jest to taki typ treści, w których dobrze, myślę, się odnajduję. I też ogromną radość sprawia mi wywiady. Myślę, że to też wypada nieźle, także takie treści myślę, że najbardziej mi odpowiadają, natomiast najbardziej chyba te programy pomeczowe. I czy w takim razie wywiadów na kanale będzie więcej? Bo na razie chyba tylko dwa, o ile dobrze pamiętam, z Wiktorem Szywaczem i Mateuszem Młyńskim. Tak, będzie więcej takich wywiadów, walczę o kolejne i to nie tylko na kanale Okiem Wiślaków, ale również na kanale Futbolowy Świat. Myślę, że kwestią czasu jest to, że jakiś pojawią się również na kanale Futbolowy Świat. No to wszyscy widzowie kibicują ci w tej walce. A Tobi, jak to wygląda w twoim przypadku? W której z tych płaszczyzn najlepiej się odnajdujesz? No tutaj dopowiem, jeśli chodzi o wywiady, to z Wiślakami naprawdę jest to ciężka misja, by dokopać się do któregoś z Wiślaków. Natomiast będziemy o to walczyć i chcielibyśmy bardzo do tego dążyć, by te wywiady się pojawiały. Ode mnie takie skryte marzenie, żeby zrobić wywiad z Mikołajem Biegańskim, ponieważ jestem jego wielkim fanem. Myślę, że widzowie doskonale Okiem Wiślaków o tym wiedzą, a czy w przyszłości to
to się stanie, no mam taką nadzieję. Jeśli chodzi o tak, w czym się czuję najlepiej, no największą radość na pewno sprawia mi komentowanie spotkań i to też jest, myślę, że takie, jeśli chodzi o komentowanie ze stadionu, a komentowanie z domu, no ze stadionu zdecydowanie mamy większe pole widzenia, mamy tutaj na stadionie, możemy zobaczyć, jak piłkarze są rozmieszczeni, reakcje piłkarzy, no zupełnie inaczej to się można odnaleźć w tym komentowaniu na żywo ze stadionu. No a jeśli chodzi o takie programy przed czy pomeczowe, w nich się też bardzo dobrze odnajduję, lubię być i w formie prowadzącego i lubię być w formie takiego współprowadzącego, bo Maciek często właśnie jest tym prowadzącym i w tym odnajduję się bardzo dobrze, a wywiad myślę, że kiedyś też przyjdzie na to czas, bym przeprowadził z jakimś zawodnikiem. No a właśnie odnośnie tego komentowania, które sprawia wam najwięcej frajdy i najbardziej wam się podoba, no to jak już wiemy, jesteście kibicami Wisły Kraków, no i możecie właśnie ze stadionu, z trybuny prasowej obejrzeć mecz i go skomentować na żywo. Jakie to wywołuje uczucia? Albo bardziej konkretnie, jakie były wasze emocje podczas pierwszego meczu, który komentowaliście ze stadionu? No myślę, że to był spory stres, ponieważ zawsze jak komentowaliśmy spotkanie z domu, z naszego pokoju, no to nie widzieli nas inni ludzie tu wokół na trybunie prasowej, inni dziennikarze i tak zastanawialiśmy się, jaka będzie reakcja, natomiast była ona tylko i wyłącznie pozytywna, także później już ten stres troszeczkę zszedł, no i czuliśmy się, powiedzmy, jak u siebie, także później już było zdecydowanie lepiej, natomiast na pewno właśnie stres, ale też ekscytacja, także byliśmy zadowoleni, że właśnie taki pierwszy mecz mogliśmy skomentować z trybuny prasowej. Z tego co pamiętam, to też było dosyć emocjonujące spotkanie, no bo był to mecz Wisły Kraków z Odrą Opole, który miał miejsce w rundzie wiosennej i tam Wisła Kraków do ostatnich minut walczyła o zwycięstwo, także też fajne pierwsze meczyko nam się trafiło. Tak, to pierwsze meczyko naprawdę było bardzo, bardzo dużo emocji wygenerowało, bo nie dość, że właśnie ta sytuacja, kiedy Luis Fernandez w ostatnich dosłownie minutach meczu zapieczętował Wiśle Kraków zwycięstwo 2-1, no to stres był naprawdę przeogromny. Muszę przyznać, że nie mogłem spać nawet dzień przed tym, jak no, wiedzieliśmy, że będziemy komentować spotkanie z Odrą Opole ze stadionu Wisły Kraków, ale i stres na pewno był też przed tym pierwszym meczem, kiedy zdecydowaliśmy się komentować mecze Wisły, ale teraz już zupełnie wchodzimy na pełnym luzie i nie ma tego stresu. Już jesteśmy przyzwyczajeni, już mamy jakieś doświadczenie i powstrzymać mogą nas jedynie jakieś problemy techniczne i to też był duży stres, czy uda nam się wszystko dokładnie podpiąć, czy internet będzie działał, bo no, jak kibice Wisły Kraków doskonale wiedzą, internet na Wiśle nie jest zbyt dobry, ale teraz już sobie z tym poradziliśmy, mamy własny, więc nie ma tych problemów, już raczej nie zacina, więc jest wszystko w porządku, natomiast było z tym troszeczkę problemów na samym starcie z no, tego roku jeszcze, bo zaczynaliśmy w lutym naszą przygodę z komentowaniem meczów na Wiśle. Stres naprawdę przeogromny, ale teraz już tego stresu tak na dobrą sprawę nie ma. Można powiedzieć, że jesteśmy troszkę kolegami po fachu, bo tutaj też zajmujemy się wszyscy dziennikarstwem, no ale wy jesteście bardziej związani z tymi nowymi mediami, bo jednak wasza działalność głównie opiera się na internecie. No i czy planujecie później może przenieść się jakoś do telewizji, czy tam też chcielibyście się odnaleźć, czy jednak te nowe media, czyli generalnie wszystkie social media, kwestie streamów, kwestie YouTube'a, to jest jednak taka branża, która wam odpowiada w 100%. To znaczy nie planujemy w żaden sposób przenosić naszych kanałów do telewizji, natomiast osobiście jako persony myślę, że również ty, Tobiasz, no nie zamykamy się na żadne propozycje również ze strony telewizji, także jeśli przyszłoby nam skomentować mecz chociażby pierwszej ligi czy ekstraklasy w telewizji, jesteśmy bardzo chętni. Tak, zdecydowanie jesteśmy bardzo chętni, otwarci. Ja myślę, że fajnie by było gdzieś to połączyć, że ewentualnie gdybyśmy dostali taką propozycję, by łączyć kanał nasz, szczególnie Okiem Wiślaków, bo jesteśmy w stanie pogodzić Okiem Wiślaków. No pewnie ucierpiałyby na tym transmisję relacje na żywo, no, gdybyśmy dostali jakąś propozycję, komentowali mecze w telewizji, no ale pewnie skupilibyśmy się na programach przedmeczowych, pomeczowych, wywiadach i wszelkich innych
formach wówczas. I gdzie w takim razie sięgają wasze ambicje? Gdzie właśnie w kwestii dziennikarstwa sportowego chcielibyście koniec końców wylądować? Ciężko tak z takiej perspektywy wskazać jakieś konkretne miejsce, no bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Natomiast chciałbym w przyszłości skomentować chociażby mecz pierwszej ligi, czy też ekstraklasy. Myślę, że mnie na to stać i w przyszłości mam taką nadzieję, że to się po prostu wydarzy. Niezależniaki, czy Legia Raków, czy Stal Mielec, Zagłębie Sosnowiec, jeśli tak owy będzie. Czy pod Beskidzie takie Złęczno? No, albo na przykład Chrobry Głogów Resowia, też bym się nie pognikał. A na drugą ligę na przykład, gdyby propozycja padła, też bym się nie zamykał absolutnie, więc też nie mam gdzieś to jakoś bardzo sprecyzowane. Oczywiście są stacje, gdzie za którymi przypadam bardziej, za którymi przypadam mniej, no ale to oczywiście nie ma wielkiego znaczenia. Jakąkolwiek propozycję bym nie dostał, no to z niej bym skorzystał, bo byłoby to poniekąd jakieś doświadczenie, którego chciałbym nabyć. No i dążymy do tego, jak najbardziej by się zrealizowało. Jakie byłyby wasze takie osobiste rady dla osób, które chciałyby właśnie spróbować swoich sił w dziennikarstwie sportowym? No w waszym przypadku głównie w przestrzeni internetu, bo tam się obracacie. No i właśnie jakie są takie rady na różnych płaszczyznach, na co warto zwrócić uwagę i co robić, żeby dobrze się rozwijać? Przede wszystkim nie bać się. Myślę, że to taka podstawowa rada, aby jeśli się chce, to po prostu spróbować. Niezależne na czym to będzie nagrywane, jaką to będzie miało jakość i nawet w jaki sposób będziemy się wypowiadać, no to wkrótce zaliczymy pewien progres. Jeśli porównamy sobie nasze materiały nawet sprzed roku, a z obecnego momentu, to uważam, że progres jest naprawdę spory, więc to wszystko przychodzi z czasem. A odnośnie takiego przygotowania, tak właśnie na podstawie własnego doświadczenia, warto się przygotować chociażby do komentowania meczu nieco wcześniej, aby mieć taki szerszy pogląd na to wszystko, w szczególności jeśli wchodzi się w coś nowego, jeśli komentuje się mecz drużyny, którą na co dzień się po prostu nie ogląda. To jest taka pewna rada, no ale tak przede wszystkim nie bać się, bo wkrótce progres będzie, tylko po prostu trzeba zacząć, no bo jeśli się nie spróbuje, no to nigdy się nie przekonasz. Tak, zdecydowanie, żeby się nie bać i nie poddawać też pod tym względem, że nawet gdy nie będzie tych wyświetleń, nawet gdyby ktoś, no żeby się po prostu nie zrazić, bo oczywiście będą jakieś sytuacje lepsze bądź gorsze, czy to nie wiem, na przykład materiał wygeneruje 100 wyświetleń, czy rozmówca będzie miał jakieś problemy na wizji, a jeśli chodzi o komentowanie, no to na pewno gdy nie komentowałeś spotkania i robisz to pierwszy raz, bym radził, żeby nie robić tego 2 godziny czy 3 godziny wcześniej, bo może tego czasu zdecydowanie zabraknąć. Składy przedmeczowe oczywiście gdzieś tam sobie sprawdzić, ale oglądać jakiś fragment meczu tej drużyny, bo bez tego naprawdę może być później problem pomylić jakiś jednego, dwóch zawodników, czy nawet imię w trakcie transmisji i już wyjdzie to nie najlepiej, ale nawet jeśli to nie wyjdzie najlepiej, no to się nie poddawać i w dalszym ciągu dążyć do tego, jeżeli wiesz, że ci to sprawia przyjemność i wiesz, że jesteś w tym dobry albo czujesz, że będziesz w tym dobry, no to absolutnie się nie zrażać i próbować swoich sił i nie zamykać się absolutnie na nic. Jeszcze jedna taka rada ode mnie. Bardzo polecam oglądać po wystąpieniu, po jakiejś tam audycji czy komentarzu swoje występy i analizować, co się zrobiło dobrze, ale też co wymaga poprawy. Często właśnie słuchałem sobie swoich programów pomeczowych, swoich relacji i na podstawie tego wyciągałem wnioski, to później po prostu pomaga. A ja tylko tutaj dopowiem, bo zawsze rozmawiamy po meczu, czy podobała nam się nasza praca, czy jesteśmy zadowoleni z tego, co zrobiliśmy, jak ten mecz skomentowaliśmy, no to w większości przypadków zawsze mamy coś tam sobie do powiedzenia, co nam nie wyszło, co powinniśmy poprawić i zawsze gdzieś dążymy do tego, żeby było jeszcze lepiej. Nigdy nie jest tak, że jest idealnie, super, to wszystko zrobiliśmy i nie ma czego poprawiać absolutnie, tylko trzeba jakby skupić się też na tym, by widzieć te swoje niedociągnięcia, bo no, nikt nie jest idealny i zawsze coś do poprawy się znajdzie i praktycznie u nas też w każdym meczu, jak siebie zawsze pytamy, no to zawsze to sobie gdzieś tam wypomnimy, czy wiemy, że coś jest do poprawy. Czyli w takim przypadku nie można wam też odmówić ambicji, bo jeżeli dążycie do tej perfekcji, no to też jest na pewno godne pochwały i to jest na pewno dobre nastawienie. Dziękuję wam panowie bardzo za wspólnie spędzony czas. Dzięki, na razie, cześć. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.